Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Fall Guys i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby kupić sobie ostatniego skina, właśnie Special efekt i będzie to skin Aim Lab'a, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to zostawcie łapeczkę w górę po tym odcinkiem, jeżeli chcecie częściej odcinki z Fall Guys'a oraz dajcie znać w komentarzach, jaki na przykład challenge mogę wykonać z Fall Guys'a. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to również polecam go sobie zasubskrybować, ponieważ lecimy tutaj... Po 15 tysięcy subów, po 20, 25, 30 i tak dalej i tak dalej, zobaczymy ile uda nam się z czasem tych subskrypcji, moim drodzy, na tym kanale zebrać. Zapraszam was również na mój sklepik Panda Shop, moi drodzy. I tutaj chyba jest jakiś błąd z tego co widzimy, ponieważ jest skin G2Sport, a jest napis o skinie Aim Lab więc dosyć ciekawe. Mamy już również jakiś nowy tryb, więc sobie go zobaczmy. Fruit Basket, ok. Zagramy sobie na nim, zobaczymy co to jest. I mamy tutaj nowego skina. Dosyć duży, dosyć taki gruby, zobaczymy Kupujemy go oczywiście, ponieważ mam koronki Bo tak jak mówiłem, chciałem kupić te wszystkie cztery skiny No i się udało, nic ciekawego chyba w sklepie nie ma Więc sobie moi drodzy kupujemy tego oczywiście skinka i go ubieramy No i zobaczymy, zobaczymy jak on się będzie prezentował w gieretce. Tutaj już mamy wszystkie skiny, jak widzicie Ninja, MrBeast, G2, Esport Oraz mamy również Aim Lab'a teraz Więc sobie go wybieramy i jeszcze dół od Aim Lab'a Okej, okay, dosyć grubo, dosyć grubo on wygląda, może się nim nieprzyjemnie grać. Jeszcze tutaj zmienimy sobie kolor oczu, który najbardziej pasuje, chyba ten niebieski z tego co widzę, bo tam mu pasuje pod tego goglać. Co to jest, jakiś kask? No nie wiem, dajcie znać w komentarzach. E, dobra, czy coś jeszcze w sklepie ciekawego jest? Jakiś tukan, coś takiego? okej, okay. No nic ciekawego, szczerze mówiąc, tutaj nie widzę. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, lecimy. Zobaczymy, moi drodzy, które miejsce uda nam się zająć. Dobra, moi drodzy, więc startujemy tutaj z mapeczką. Dosyć dużo jest tych skinów, z tego co widzę. Dosyć sporo osób kupiło. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że nawet nie jest ich aż tak mało w porównaniu do tego jak on wygląda ten skin, bo moim zdaniem jest on najbrzydszy z tych wszystkich skinów, które do tej pory wyszły właśnie e, z okazji tego special effect. Dajcie znać, moi drodzy, w komentarzach, który Wam się najbardziej podoba, czy Ninja, czy Mr. Beast, czy G2Sport, czy właśnie ten, bo to już jest ostatni. Ja kupiłem wszystkie, no bo chciałem wam po prostu pokazać jak one się prezentują w kierunce, ale moim zdaniem ten jest najgorszy. Ale chyba, mimo wszystko, i tak najmniej skinów było Mr. Beast, ponieważ jak graliśmy gieraczki, to najwięcej było Ninji w gierce, następnie najwięcej było, chyba, hmm, wydaje mi się, że G2 Sport, potem właśnie Aim Lab, a, z tego co widzę, nie jest ich aż tak mało, a następnie jako ostatnie były właśnie Mr. Beast. Dobra, udało nam się przejść, źle szczerze mówiąc, myślałem, że tego nie przejdę, bo jakoś nie przypadam za tą mapką. Więc, ile osób już teraz zostało? 23 osoby odpadają, i zostało 35 osób. Dobra, nie jest źle, więc przechodzimy sobie do kolejnej mapki. Dobra, moi drodzy, mamy perfect match. Ok, ta mapka nie jest zła, moi drodzy. Lecz jeżeli będzie to śmigło na środku, to będzie przypał. Jeżeli nie będzie, o nie ma, no to spoko. No to myślę, że bez problemu uda nam się zakwalifikować, ale zaraz zobaczymy. No jak widzicie, dosyć sporo jest tych skinów Aim Laba, miło wszystko. Z tamtej strony jest ich dużo nawet. No i dobra, jakie będziemy mieli tutaj właśnie owoc. Mamy pomarańcze i winogrono. Ja sobie stoję chyba na pomarańczy. Tak jest, okej. Okay. Obok mamy winogrono, więc my sobie po prostu czekamy, zobaczymy jaki będzie owoc. No i mam nadzieję, że uda nam się bez problemu przejść właśnie tą oto mapę. Ona nie jest trudna, chyba że jest właśnie to śmigło na środku. Wtedy jest nie do przejścia. Ja w sumie ani razu jeszcze nie przeszedłem tej mapy, gdy było to śmigło na środku. A wy dajcie znać w komentarzach, czy wam się udało, czy nie. Da, możecie też napisać, czy macie w sumie Fall Geist, czy nie macie, bo jak tak się pytam osób na live, to najczęściej mówią, że właśnie nie mają Fall Geisa, dlatego też lubię oglądać odcinki z Fall Geisa, ponieważ nie mają okazji sobie popykać. E, dobra, co jest? Czereśnia, kurczę, net nie bo nie patrzyłem. Mm, dobra, lecimy tutaj, gdzie wszyscy. O, myślałem, że już spadnę, serio, myślałem, że już spadnę, ponieważ to zaczęło tak drgać, ale to jest ta nowa animacja w sumie. No i dobra, co teraz będzie? Uwaga, tam mamy jakieś czereś nie, dobra, tam była jeszcze pomarańcza, tu mamy jabłka, tu jest jeszcze winogrono, arbus. My stoimy na arbuzie. Wydaje mi się, że będzie arbus. Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Tak, jest arbus bardzo ładnie, no to nic nie musimy robić. Po prostu sobie tutaj czekamy. No i zobaczymy, jakie, moi drodzy, będziemy mieli miejsce na koniec tych rund. Teraz będzie chyba już półfinał. Przedostatnia runda, a później będziemy mieli finał, więc w sumie jestem ciekaw, jaki będzie finał też na tym trybie. Bo teraz mamy cały czas związane rzeczy z owocami i warzywami, głównie bardziej z owocami, szczerze mówiąc, a nie z warzywami. Ale dobra, nieważne: 30 osób zostało, no i zobaczymy, co teraz będziemy mieli. Bo w sumie jestem ciekaw, jaki tryb nam teraz przygotują. No bo jakoś nie ma tych dużo trybów z owocami. Zaraz się okaże, moi drodzy, już nam losuje tutaj. I mamy, uwaga, uwaga. Jump Club, ok, no to z owocami. Aha, nie jest związane. Miałem powiedzieć, że nie jest związane, ale jest związane, ponieważ tutaj spadają owoce. To jest taki nowy dodatek do tej mapki, więc w sumie, no, może być nieciekawie. Tutaj, właśnie z tych dwóch wyrzutni z boku, będą lecieć owoce. Co, mo... co może nam trochę przeszkodzić, ale myślę, że damy sobie radę. To nie jest trudna mapka. Wystarczy sobie przeskakiwać przez to zielone, moi drodzy. I 12 osób musi odpaść. No dobra, myślę, że damy radę. Wy, moi drodzy, w tym czasie stawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Ktoś tego nie zrobił. Polecam również zasubskrybować kanał, wbić na główny kanał. Może ktoś akurat nie subskrybuje głównego kanału, a subskrybuje ten kanał. To będzie mi bardzo miło, jeżeli jeszcze główne zasubskrybujecie, ponieważ dobijamy tam 200 tysięcy subskrypcji do końca stycznia, a coraz mniej tych subów na, moi drodzy, brakuje. I zapraszam Was również na mój sklep pandashop.tetres.com Pierwszy link w opisie. Bardzo. Bardzo fajne bluzy pod koszulki, nie ma żadnych cringe'owych napisów na pół bluzy, team panda czy coś takiego, tylko minimalistyczne wzory, więc myślę, że każdemu z was się spodoba. No i co, moi drodzy? Aktualnie idzie dosyć dobrze. Jeszcze jedna osoba musi odpaść, i wydaje mi się, że uda nam się przejść, więc teraz mamy już przedostatnią mapkę i potem powinien być finał, bo mieliśmy teraz chyba 30 osób czy coś takiego, zaraz zobaczymy. Tak, 30, 30 nas jest, odpada 12, zostało 18. Teraz będzie jakieś, nie wiem, pchanie kuli, piłka nożna czy coś takiego A na koniec będziemy mieli już, moi drodzy, finał. Więc jestem ciekaw jaki finał dadzą, bo chyba w żadnym finale nie ma owoców. E, więc zobaczymy, ale też musimy do tego finału się dostać. Kurcze, pieczone piłka, piłki nie lubię, bo one jest randomowa. Piłka z bananami. ok, to może być ciekawe akurat. Jeszcze nie grałem piłki z samymi bananami dosyć dużo skinów aimlaba po stronie niebieskich o ja też jestem niebieski więc spoko w sumie trzech tylko nie ma tego skina no i co gramy zobaczymy jak mi pójdzie ciężko się to przebija z tego co widzę będzie dosyć ciężko to podbić aż cztery banany no to nieźle cztery banany na start od razu wydaje mi się że może być dosyć ciężko tutaj wygrać no i zawsze ta piłka jest dosyć randomowa więc w sumie jeżeli przegramy, to będzie przypał. Ale myślę, że sobie będziemy spektakować i zobaczymy, jaki będą mieli finał. Bo moim zdaniem nie ma żadnego finału z Owosami. Jeżeli jest, no to dajcie znać w komentarzach, ale chyba nie ma. Z tego, co sobie przypominam. Albo może jakiś nowy finał dodali do tego trybu. No już 2-0 przegrywamy. Niezbyt dobrze nam idzie. O 2-1, dobra, jeszcze mamy szansę się tutaj odkuć. Dwa banany jeszcze tutaj zostały, z tego co widzę. Okej, okay, ja może będę bronił, bo w sumie w ataku niezbyt dobrze się czuję, chociaż teraz ładnie popchnąłem. Cyk, znowu tutaj popycham, pięknie. Oj, jakoś wywalili tego banana. Nie wiem jak to działa, szczerze mówiąc. Jakoś oni to ładnie przerzucają, a nam się nie udaje. Dobra, tutaj się trochę wepchałem. Ten niebieski pomóż nam. O, pięknie, przerzucił do przodu. Dobra, lecimy w stronę bramki żółtych. Oj, tam brońcie to, obrońcie to, please. Nie! Chyba nam trafią. Chyba nam trafią. No niestety, kurczę, 3 do 1. No może być ciężko. O, piłka, piłka nice. Dobra, piłkę myślę, że damy radę sobie wrzucić tam. Jeszcze tego bana tutaj próbuję, ale niestety młotek nam przeszkodził. Miejmy nadzieję, że jeszcze to zremisujemy, a potem będzie chyba złota piłka. Zawsze jest złota piłka, jak jest remis i koniec czasu. Więc zobaczymy, nie, tu tak mało brakło. Dawaj młotek, wrzuci to tam. No młotek nie, jeszcze ja trafiłem źle. Dobra, XD chyba przegramy. 20 sekund. Nie wydaje mi się, żebyśmy już zdążyli, moi drodzy, tutaj cokolwiek zrobić. I chyba mamy przegraną. Chyba niestety mamy przegraną 15 sekund. Chociaż jeszcze tutaj. No banana ciężko będzie trafić, ale ta piłka tam w miarę powędrowała. O, czy wleci? No niestety chyba nie. No i niestety 2 sekundy i mamy przegraną, no cóż, niestety, ale zobaczymy sobie moi drodzy jaki będzie finał, bo jestem ciekaw, skoro jest to tryb z owocami, to powinien być jakiś finał z owocami, inaczej to w sumie nie ma sensu, więc my sobie niestety odpadamy moi drodzy, ej, zobaczcie jak te wszystkie skiny Aim Lab podpadały, ej, ciekawe, w sumie ile tu zostało? 3 czy 4? Cztery? cztery skiny Aim Lab jedynie zostały, Ok, no... Jakbyśmy my wygrali, to by zostało aż chyba pięciu, czy tam siedmiu nawet. Ale dobra, nieważne, zobaczmy. Okej, okay, mają najnowszy finał, no to w sumie dziwne, no bo tutaj nie ma żadnych owoców. No chyba, że będą im tutaj spadać owoce jakieś, ale żadnych wyrzutni nie widzę. Więc chyba nie ma. Dobra, więc możemy w sobie już w sumie wyjść z właśnie tego spektajtowania. Aha, nie mogę teraz kliknąć, muszę poczekać, aż to się rozpocznie. Nie, no nie widać tutaj żadnych wyrzutni, więc e, niestety nie ma tutaj nic. Szkoda, myślałem, że akurat coś będzie, nie wiem, jakiś nowy finał czy coś. Czy mamy 27 poziom? Uwaga, uwaga, no niestety nie ma, brakło, ale się niestety nie udało. Jeszcze oprócz tego ostatnio wbiłem tutaj Crown Ranka, moi drodzy, więc odblokowałem skin do Loda, ale ten duo od Loda jedynie, więc dosyć spoko. Nie wiem, czy on gdzieś tutaj jest, ale jeszcze sobie zmienimy na G2 Esport, bo w sumie ten skin mi się nie podoba. Moim zdaniem to jest najładniejszy skin właśnie tak wyglądający. No co, moi drodzy? Mam nadzieję, że tak wam się spodobał. Jeżeli tak, łapka w górę, subik na kanale, kto jeszcze tego nie robi. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!